Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Zapadalność na tę chorobę stale rośnie. Na szczęście czerniaka można leczyć. Ważna jest jednak profilaktyka i wczesne diagnozowanie. Większość z nas nie dopuszcza do siebie myśli o chorobie nowotworowej. Jednak warto wiedzieć o realnym zagrożeniu związanym z rakiem. To czerniak, czyli najgroźniejszy nowotwór skóry. Rocznie na całym świecie notuje się 92 tysiące nowych przypadków czerniaka. Zachorowalność na czerniaka skóry wzrasta stale wśród białej populacji. Od 3 do 7% rocznie przez ostatnie 30 lat. Jakie dolegliwości i te na skórze, te, które jesteśmy w stanie dostrzec, ale też no niekoniecznie powinny nas zaalarmować, powinnam udać się do dermatologa? Wszelkie guzki, zmiany, nawet płaskie plamy, barwy brązowej, brunatnej, ciemnobrązowej, czarnej powinny skłonić nas do tego, żeby udać się do dermatologa i zbadać nie tylko wzrokiem, ale również przy pomocy dermatoskopu, czy też nawet wideodermatoskopu. Słowo czerniak paraliżuje bardzo wielu pacjentów. Część w obawie przed tym, żeby tego słowa nie usłyszeć, unika dermatologów, no ale powiedzmy wprost, szybko wykryty, dobrze, szybko zdiagnozowany, jest podatny na leczenie. Oczywiście wcześniej wykryty czerniak w 98% jest uleczalny. Te 2% ciągnie się czasami latami, trzeba wycinać jeszcze dodatkowo węzły chłonne, czy nawet uzupełniać leczeniem biologicznym czy chemicznym. Dlatego w tej klinice Szpitala Miejskiego duży nacisk kładzie się na diagnozowanie wszelkich zmian skórnych. Służą do tego nowoczesne urządzenia i wprawne oczy lekarzy. Takie działania w połączeniu z akcjami profilaktycznymi powodują, że świadomość zagrożenia czerniakiem rokrocznie wzrasta. Akcja edukacyjna, ulotki, artykuły w gazetach spowodowały, że pacjenci zgłaszają się we wczesnym stadium czerniaka, które daje szansę wyleczenia. Warto promować takie akcje i warto jednak szybko uchwycić rozwijający się problem nowotworu. Profilaktyka ma ogromne znaczenie, dlatego szpital angażuje się w europejskie kampanie Euromelanoma, podczas których nieodpłatnie bada zmiany skórne u pacjentów. Podczas zeszłorocznej akcji Euromelanoma Day 2015 udało nam się w Polsce zbadać około 5 tysięcy pacjentów. 77 pacjentów zostało skierowanych do kierunków onkologicznych jako podejrzenie czerniaków. Klinika dermatologii, chorób przenoszonych drogą płciową i immunologii klinicznej mieści się w budynku przy Alei Wojska Polskiego 30 w Olsztynie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv